Taka okazja zdarzyła się w Rybniku po raz pierwszy. W minioną sobotę każdy mógł spędzić noc z policjantami. A wszystko dzięki specjalnej akcji pod nazwą Rybnicka Noc Profilaktyki. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem, bowiem można było nie tylko poznać funkcjonariuszy, ale i od kuchni zobaczyć, jak i czym dysponuje tutejsza Komenda Miejska. Komenda Miejska Policji w Rybniku. Rzadko można zobaczyć, co kryje się za nieosiągalnymi na co dzień drzwiami. No chyba, że trafimy tutaj za jakieś przewinienie. Zdarzyła się jednak taka okazja, dzięki której każdy, nie tylko zatrzymani, mogli zobaczyć od kuchni, jak funkcjonuje komenda. Rzeczywiście na co dzień tutaj nie zapraszamy gości, ponieważ pracujemy na wysokich obrotach, tam to określiła. Dzisiaj rzeczywiście jest taki moment, że można wszystko zobaczyć od kuchni. Ta okazja nadarzyła się dzięki akcji pod nazwą Rybnicka Noc Profilaktyki. Atrakcji nie brakowało. Są tutaj policjanci ruchu drogowego, jest sprzęt, można przebadać na alkomacie, można sprawdzić ilość punktów karnych, wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane na przykład z ruchem drogowym. Tuż przed wejściem do komendy można było podziwiać policyjnego wilczura Ariela. Wiernie stał u nogi swego przewodnika. Do Rybnika trafił z Częstochowy. Przejąłem go, bo to jest 7-letni owczarek patrolowo-tropiący. No ja jestem jego opiekunem na chwilę obecną. Przygotowujemy się do egzaminów cały czas. Ma na swoim koncie jakieś osiągnięcia? Na razie nie, dalej jesteśmy w trakcie szkolenia indywidualnego. Przed komendą można było także usiąść na policyjnym motocyklu. Można było również obejrzeć radiowóz nie tylko z zewnątrz, ale i od środka. W komendzie zaś funkcjonariusze przygotowali kolejne niespodzianki. Była na przykład wystawka z bronią. Broń, którą używają policjanci, i pistolety, i te karabiny, które tu są, KBKAK, pistolet maszynowy Glauberyt i strzelba gładkolufowa typu Mossberg, służą do obezwładniania osób. Strzela się amunicją ostrą. Jedynie z strzelby gładkolufowej strzela się, oprócz amunicji ostrej, kulami gumowymi typu bąk albo chrabąszcz, ale wszystkie te jednostki broni i amunicja, która jest używana, może zabić człowieka. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego z kolei pokazywali, jak ściąga się odciski palców z miejsca zbrodni. Był też pokaz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie te atrakcje sprawiły, że rybniczanie chętnie korzystali z okazji spędzenia tej szczególnej nocy z policjantami. No tutaj na wejściu były jakieś pistolety, karabiny, pałki, można było pooglądać, więc ciekawie. No, można pewne rzeczy się dowiedzieć, zorientować się w działaniu, w sprzęcie. Bo to też jest ciekawe. Dodajmy, że celem akcji była promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień oraz edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.